gdzie jest ukryta przedziwna moc, która daje Kościołowi wewnętrzną duchową wolność i nieustępliwość, tak podziwianą przez wszystkich. W odpowiedzi stwierdzam, tajemnicą tej przedziwnej mocy jest fakt, że Polska jest zwarta jako naród, zwarta narodowo i religijnie. Rozbijanie tej jedności jest szkodliwe, nie tylko dla religijnej zwartości, ale dla narodowej i politycznej racji stanu. Ktokolwiek pracuje nad osłabieniem jedności narodu w Chrystusie i w Kościele, ten dopuszcza się największej krzywdy wobec narodu, bo wyrywa kamień węgielny wszelkiego budowania.